lat temu podjąłem bardzo ważną życiową decyzję, że muszę kiedyś pojechać do Żor. No i kilka razy już próbowałem i za każdym razem coś się w ostatniej chwili wykrzaczyło, ale nie dzisiaj. Tak więc jadę, zaraz jadę, ale jadę sam, bo wiecie co się w międzyczasie okazało? Że nikt nie chce ze mną do tych Żor jechać. Nie wiem czemu wolą inne destynacje. No cóż, no to jest piątek rano. Ruszam w takim razie w grupie jednoosobowej, nielicznej, ale za to dużej. Gabarytowo. Wio! LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Hufdu w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. No i już prawie na miejscu. Na razie wylądowałem w nie mniej atrakcyjnym, mam nadzieję, Sosnowcu. No to teraz trzeba będzie tylko to gówno złożyć. No i nawet się udało to cholerstwo poskładać. Proszę bardzo, jak się prezentuje pięknie. O. No to wio! No i już po, no trochę tego Sosnowca na tym moim piździku pozwiedzałem. A co zobaczyłem? O, to murala z Jackiem Cyganem. No pikny, nawet tu pan Jacek zaparkował chyba. Nie no, objechałem wszystkie atrakcje Sosnowca. To jest, proszę państwa, rów. I to nie jest zwykły rów, to jest rów kalny. No tak się nazywa, no rów kalny. No generalnie jest tu to zwiedzać. Teraz bardzo trudna zagadka, czym rów kalny jest wypełniony? No wodą, no jak to czym? No chyba nie gówne. Dobra, nie będę was atrakcjami Sosnowca zanudzał, bo je nagrałem akurat na swój kanał rowerowy Burdel na kółkach. Jak ktoś jest zainteresowany, to tam odsyłam. Tam będzie wszystko o Sosnowcu. Co za przypadek, no okazało się, że w Sosnowcu dzisiaj jest mecz hokeja. No a w sumie nie mam co robić, to pojadę se zobaczę, nie? No i już mamy sobotę rano, a wczoraj nawet udało mi się wejść na ten mecz. Udało mi się zdobyć bilet. Ale mam farta, że udało się bilet kupić. Udało też mi się dopchać po żurek. No. Bo kapitalny żurek tam serwują. No a meczycho? No kurde, no trafiło się przednie. To był najlepszy mecz hokeja, jaki oglądałem w Polsce od czasu meczu Polska-Meksyk kobiet. Hokej na lodzie kobiet. Polska kontra Meksyk. W Bytomiu. No jak to brzmi? No cudownie. Sorry, ale musiałem tam pojechać, zobaczyć co i jak. Już na pizda. Meksyk to mi się kojarzy z kuchnią meksykańską. I ze sraniem po kuchni meksykańskiej. Ciekawe, czy po hokeju meksykańskim też będzie sranie. Tragedii nie ma. Ale wczoraj w Sosnowcu wcale nie było gorzej. Dużo walorów edukacyjnych było. Nowych przyśpiewek się nauczyłem, na przykład jebać PZHL, czyli Polski Związek Hokeja na Lodzie. A jaki był wynik meczu? No gospodarze wygrali po złotej bramce w dogrywce. A po hokeju była jeszcze taka mini aktywność kulturalna. A do takiej kawiarni muzycznej sobie wpadłem i... Komin Music Cafe to się nazywa. I przy kawce posłuchałem sobie relaksującej muzyki trochę. A najlepsze to było to, że ktoś akurat wczoraj wyprawiał w tym miejscu swoją 70. No warunki miał idealne. Dobra, koniec pierdziaczenia, trzeba opuszczać ten hotel i gnać dalej w stronę Żor przecież. No jednak słabo może być z tymi Żorami dzisiaj, bo już wylądowałem w Wodzisławiu Śląskim. No to była taka dość spontaniczna zmiana planów, ale tu też się dzisiaj dzieje. No to ładuję się na tego swojego wielbłąda i zwiedzamy. No i się oczywiście zgrzałem, ale już jestem na meczu zespołu Wicher Wilchwy. No i już jestem po meczyku. Kurwa mać, owej. Co tam się działo? W tym meczu to było wszystko. To był tak zwany mecz kompletny. Na trybunach sprzedawano piwo na przykład i kiełbę. Na piwo oczywiście mogłem sobie tylko popatrzeć, bo ja tę moją akcję, że wrzesień miesiącem trzeźwości, to sobie postanowiłem przedłużyć.
No bo w lustro sobie ostatnio spojrzałem i stwierdziłem, że jednak wcale nie jest tak dobrze. Że jednak trochę diety by się przydało. Akcja pod tytułem Wrzesień miesiącem trzeźwości została przeze mnie nieco przedłużona. Po co to kurwa? I zakończę ją dopiero w momencie, kiedy będę ważył tyle, co Katarzyna Cichopek. Mam nadzieję, że to niedługo się już przytrafi. Kaśka, proszę cię, przytyj, kurwa. I to tak ze 45 kilo co najmniej. Bo inaczej to te nasze wagi tak prędko się nie spotkają. I co wtedy? A tak w ogóle to Wicher grał ten mecz z Sokołem, chwalę Cicę. Chyba teraz! I mecz zakończył się wynikiem 5-1 dla gospodarzy. Czy 6? Kurwa, nie pamiętam. 6! Gdzie tam 5? 6-1. 5 bramek to ryba sam strzelił, tak? Ryba! Rąbek! Tak, jeden zawodnik o pseudonimie Ryba strzelił 5 bramek, czyli musiało być 6-1, bo jeszcze inny też dołożył. No ja to jednak jestem niezły ekspert, skoro doszedłem do tego, jaki był wynik meczu, na którym właśnie przed chwilą byłem. Dobra, teraz kilka minut na tak zwane strojenie się. Idę sprawdzić, czy w tym Włodzisławiu jest jakiś klub jazzowy. O, ale mam ochotę na jazz, na dobry jazz. No i udało się, okazało się, że w Włodzisławiu Śląskim to jazzu słuchają nałogowo niemalże. Jeszcze mi się przyfarciło, akurat wczoraj był koncert z okazji 10-lecia zespołu Tester Gier. Wypierdalam na kawaje! Akurat ten zespół kojarzyłem, bo to taka nowa szkoła polskiego jazzu jest. Dobra, jaki plan na dzisiaj? No wiadomo, w stronę Żor się kierujemy. Opuszczamy Włodzisław Śląski. No i gdzie ja to dojechałem? Do Rybnika! No to wypadałoby chyba zrobić jakieś fikumiku po Rybniku, nie? No i dupa, fikumiku po Rybniku nie będzie. No bo proszę zobaczyć, gdzie dotarłem. Ha! Żory! A dzisiaj w Żorach nie lada atrakcji jest na przykład bieg uliczny z okazji 750-lecia miasta Żory. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek w jakimś biegu ulicznym wystartowałem. No zobaczymy. No i proszę, żeby nie było, że żartuję. Żory naprawdę mają 750 lat. No nie wiem, kiedy ostatni raz startowałem w jakichś zawodach biegowych. Sam jestem ciekaw, w jakiej jestem formie. O kurde. A to jest słynna rzeka Ruda, która nazwę zawdzięcza temu, że jest koloru rudego. Ale gdzie tu jest ten rudy kolor, kurde, no? No to już moje warkoczyki na jajcach są bardziej rude niż ta rzeka. No gdzie tu jest rudy kolor? A Żory to w ogóle jest miasto ognia. Tu nawet znajduje się Muzeum Ognia. No więc ognia dzisiaj damy. Jest karmelowe, jasne i miodowe. A mówię w liczbie mnogiej, bo zaraz będzie wsparcie kolegi. Jak forma przed zawodami? Bardzo dobrze, a jakie dzisiaj są zawody? No bieg uliczny. Tak? No nie, no ja myślałem, że na mecze idziemy. Nie no, dobra, na mecze jedziemy, kurde. Blady strach na człowieka padł. Pan się pojawił, mam nadzieję, że pan uratuje ten przewodnik, bo uja się dzieje, że tak powiem. A, to myślę, trzeba dać czadu, ktoś musi dać czadu. Myślę, że ten przewodnik nie powstanie. Pewnie by była publicznie zadowolona, jakby był narąbany kierowca. Tak wszystko na trzeźwo, to co tu może być ciekawego na trzeźwo? Nic. To jest liga poza strukturami PZPN-u. Amatorska Liga ROW. Amatorska Liga ROW się nazywa. Ullman Investment z Żory kontra KS Rybówka. A ten mecz w ogóle rozpoczyna się o bardzo rozsądnej godzinie. O 9:00. Niedziela, tak. Godzina 9:00 rano. Rozgrzewka jest odpowiednia. 10 minut przed spotkaniem ktoś tutaj odbezpieczył flaszencję. No! Bardzo dobre rozgrywki to mogą być. No, meczycho jeszcze trwa. Ale my już musimy grzać dalej. Ale zawody były generalnie przednie. Nie powiemy, która drużyna wygrała. Bo się mecz jeszcze nie skończył. No, ale już mniej więcej wiemy, która wygra. Prowadzi drużyna, która... Nie, może taka zagadka. Kto ten mecz wygra? Czy zespół, który przed spotkaniem spożywał wodę, czy zespół, który przed spotkaniem spożywał wódkę? Kurwa. Ja pierdolę! Odpowiedź jest dosyć prosta, nie? Ale nie będziemy oczywiście mówić, która to drużyna spożywała wódkę.
Jedziemy w ogóle na spotkanie, którego w planach nie było, ale kolega wyczytał na Facebooku, że obecność obowiązkowa. Tak napisali. No skoro obecność obowiązkowa to jesteśmy, to będzie mecz klasy C. LKS Skrbeńsko zagra z kim? Zryw Bzie. Ale timing to mamy idealny. Obecność obowiązkowa to nieznajomych przywiało. Też wyczytałeś, że obowiązkowa? Obowiązkowa. Nawet samoloty lądowały z kibicami podobno. Której drużyny? Gości. Właśnie padła bramka dla gospodarzy, ale operator, czujny operator tym razem nie nagrał, bo szukał telefonu, bo gdzieś już go posiałem. Dzwoniłeś do mnie teraz, tak? Tak, nie macie. Nie odbierasz. Gdzieś posiałem telefon, no ja pierdzielę, no może jest w aucie, nie? Niech nie wojna na się. No to się zaczęła uszta kibolska. My wygramy. A pierwsze wymiany uprzejmości. A wy nie. Marzyciele, marzyciele. Ty byłeś na Borussia Bayern tydzień temu, tak? Tak. Dawaj Jaro! Dobra! Kurwa, z bramką! No! Yeah! Jak to kibicowsko? Tutaj lepiej. Nie, serio, tak słabo? Tak, znaczy tutaj? Nie, no. W Dortmundzie. To bardzo dobrze. W Skrbeńsku ciekawiej. Skrbeńsko gol, Skrbeńsko gol, Skrbeńsko gol, 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 gol. Do przerwy 1-1, a w przerwie bardzo ważna rzecz, poszukiwania telefonu. Leży na podłodze. Leży? Jest! Dziękuję. Nie musisz oddzwaniać. Uwaga, errata, bo wcale nie jest 1-1, jest 2-1 przecież. Wiemy, że jest 2-1, ale dla kogo? El! El! Ko! Ko! El! El! Skrbeńsko! Skrbeńsko! To było piękne, bo jedna i druga drużyna to LKS. Zaczęli jedni, dokończyli drudzy. No to zdecydowanie nie był zwykły mecz. Nie za tym. No zdecydowanie najlepszy kibicowski mecz, jaki widziałem od lat. Najważniejsza rzecz w ruchu kibicowskim. O, dobry grill. Bez dwóch zdań. Skrbeńsko gol, Skrbeńsko gol, 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 gol. Zrywacie gol, zrywacie gol, zrywacie gol, 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 gol. Jak najwięcej panie takich meczów C-klasy. To się bawi, to się bawi, C-klasa! Jest tu jeszcze jakaś C-klasa gdzieś obok? Dzisiaj? Nie wiem, poszukamy. No i udało się. Udało się dotrzeć na kolejny mecz klasy C. No. Jesteśmy już na Żorskiej Bombonerze słynnej, tak? Tak. La Bombonera? Polaris z Żory tutaj gra. Kim gra ten Polaris dzisiaj? Dawnie kurwa! Pojęcia nie ma. To ważne. Wypadało! Polaris w opałach. Uj, 0-1. No tragedia się przytrafiła, no Polaris przegrywa. 4-1. Ile? To jest druga połowa. Jak druga połowa? No druga połowa. Ale żeśmy spierdzielili. To już druga połowa jest. Jest 4-0. No faktycznie 14. No i się okazało, że jednak jest 8-0. Zawodnicy przed chwilą nam powiedzieli, że jest 8. Komu wierzyć? Oho, karny dla Polarisu. Ale Polaris się okazało, że oni tak średnio 8 goli na mecz tracą. No i pięknie. Taką mają średnią w tym sezonie. Ożesz, kurwa! Więc można tym zawodnikom zaufać. Pewnie tak, chyba wiedzą, co mówią. To ile było w końcu? 9-1. 9 było. No, bramkarz zaczął wczoraj. Gdyby bramkarz nie zaczął, to byście wygrali, nie? Chodź, zróbcie zdjęcie kroku. No i rzecz niesamowita, bo on jeszcze jakiś jeden mecz wynalazł. Nie ma łatwo, nikt nie mówi, że będzie przyjemny dzień. Ale to już nie będzie w Żorach, nie? Nie. Opuszczamy więc Żory. A Polaris tak w ogóle to grał z KS Wielopole. KS Wielopole wygrało. Miało dzisiaj nie być fikumiku po rybniku. A jednak w rybniku wylądowałem. W sumie to nie żałuję chyba. No bunkrów nie ma. Jak jest zajebiście. Te widoki kurde jak w Paryżu niemal. A
nie wiem, czy w Paryżu są widoki, ja tam nie widziałem. Nie ma kominów? No piękne było to zwiedzanie dzisiejsze. Dziękuję bardzo, pokazał mi pan Żory od najlepszej strony. Wszystko już o tej miejscowości wiem. No i już w hotelu, o rzesz. No na tym łóżku to się chyba nawet zmieszczy. Taki nędzny ten przewodnik, no nie było ani razu prybda, prybda, prybda. Więc żeby uprzedzić te komentarze, że bez prybda to się nie nadaje, to na koniec będzie. Prybda, prybda, prybda. I tyle mi na razie musi wystarczyć. Dziękuję za uwagę. LVBET jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Hów Dół w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. Wygrać, to musi zagrać. Kto nie gra, ten nie wygrywa.